Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu w ramach Formacji Katolickich Elit Biznesu. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na tematy takie stricto gospodarcze, finansowe. Gościem naszym jest Pan Wacław Laba. Przyjechał do nas z Krakowa. I tak jak podałem w zawiadomieniu, w komunikacji, będziemy rozmawiali na temat głównie, jeśli chodzi o porównanie pewnych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, a w innych krajach. Takim punktem ciężkości to będą dwa kraje, Anglia i Niemcy oraz jakieś takie inne na marginesie uwagi związane z obciążeniami występującymi w Polsce, no i w krajach, które znamy. W grudniu mieliśmy okazję porozmawiać z naszymi gośćmi z Niemiec na temat form organizacyjnych i podstaw prawnych działalności firm polskich w Niemczech. Tam panowie byli bardziej zorientowani, ponieważ był jeden był prawnikiem, drugi właśnie prowadzącym firmy polskie w Niemczech. Orientowali się bardziej od tej strony prawno-organizacyjnej. Pan Wacław przybliży nam najbardziej te kwestie z kolei ekonomiczne, te praktyczne, z którymi jeżeli ktoś podejmuje jakąś działalność lub próbuje się przenieść z jednego miejsca na drugie, jakie są tego konsekwencje, uzależnienia, uwarunkowania itd. Jestem drobnym małym przedsiębiorcą z Krakowa, nazywam się Wacław Laba, jestem fotografem, prowadzę działalność gospodarczą zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. Głównie w Polsce, natomiast nie ukrywam, nie jest lekko i chciałem się podzielić z Wami wszystkimi moimi doświadczeniami. Proszę Państwa, przygotowałem tutaj tak bardziej pod kątem Wielkiej Brytanii i Polski taką dyskusję. Jeśli chodzi o Niemcy, nie zagłębiałem się bardzo, mam tylko troszeczkę parę szczegółów odnośnie prowadzenia działalności w Niemczech. Niemcy troszeczkę się bronią właśnie założenia swojej działalności gospodarczej tam. Trzeba mieć ewidentnie zameldowanie, żeby móc iść sobie do ratusza i poprosić o coś w rodzaju wpisu do działalności gospodarczej tam. Więc o tym na pewno później. Natomiast chciałem poruszyć sprawę tego, co dzieje się w Polsce na przestrzeni zwłaszcza kilku ostatnich lat. Jeden z ludzi, którzy jest teraz wysoko na szczeblu państwowym, rządowym, obiecywał w 2007 roku, że przedsiębiorcom będzie lżej, że państwo nie będzie przeszkadzać, a wręcz przeciwnie, będzie pomagać. Ja powiem tak, że działalność gospodarczą prowadzę od 1996 roku w Polsce. To wszystko się na tyle zmieniło, że jest nam przedsiębiorcom coraz trudniej. Dlaczego tak zarabiamy mało w Polsce? Czy my, czy przedsiębiorcy, czy nasi pracownicy, dlaczego dostają tak małe pensje? Więc powiem Państwu, to nie jest tak, że my Polacy mało zarabiamy, bo my Polacy dużo zarabiamy. Tylko niestety, ale dużą część naszych pensji, naszych zarobków zabiera nam krwiopijcze państwo. W postaci opłat typu danin publicznych, podatku VAT, podatku dochodowego, różnych innych podatków od nieruchomości. No i niestety bardzo dużo zabierają nam na ubezpieczenie. Nie tylko zdrowotne, to jest też fundusz świadczeń pracowniczych. Jest ich składowych bardzo dużo, o czym Państwo pewno wiecie. I teraz tak. Kiedyś ktoś mądrze powiedział, gdybym ja mojemu pracownikowi dam całą jego pensję brutto, powiedział, masz iść sobie do ZUS-u, idź do Urzędu Skarbowego, zapłać sobie wszystko, to zobaczysz, że wcale źle u mnie nie zarabiasz. Tylko ktoś ci te pieniążki zabiera. I w dalszej części prezentacji ja Państwu pokażę, jak to się dzieje właśnie w Polsce, bo jest to dość skrupulatnie przykrywane przez wiele lat, że my Polacy po prostu nie wiemy, że jesteśmy najbardziej, powiem to tak prostym językiem, dojonym narodem w świecie, jeśli chodzi o sprawy podatkowe. Jaką mamy w Polsce kwotę wolną od podatku? To znaczy, ile możemy w roku kalendarzowym od 1 stycznia do 31 grudnia zarobić i nie zapłacić podatku dochodowego?
Nie, 3090 zł dokładnie jest ta kwota, która jest kwotą wolną od podatku w Polsce. To jest kwota bardzo śmieszna, o której za chwileczkę się Państwo przekonacie i brawo dla Was, bo widzę, że jednak społeczeństwo nasze się wyedukowało i część z nas już o tym wie. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, po prostu my Polacy zaczynamy czasem uciekać tam, gdzie jest taniej, albo gdzie możemy lepiej zarobić. Lepiej zarobić w tym sensie, że nam państwa tyle nie zabiorą. Jakie są przyczyny tej naszej emigracji po prostu do krajów zazwyczaj zachodnich? Wyemigrowali dlatego, bo bardzo duże bezrobocie, zwłaszcza na Podkarpaciu. Wyemigrowali dlatego, bo zarobki, które były oferowane w Polsce, nie wystarczały na życie. Dlaczego nie wystarczały, dowiemy się w następnym slajdzie. Niskie pensje, wysokie obciążenia fiskalne i ubezpieczeniowe. Proszę Państwa, idąc dalej, wracając do naszej kwoty wolnej od podatku. Pan powiedział 3091 w Polsce. My sobie w większości nie zdajemy z tego sprawy, że jest to absurdalnie niska kwota wolna od podatku. Wyobraźmy sobie, że babcia, która dostaje 1000 zł renty miesięcznie, ma 700 zł czynszu na zamieszkanie, ma 300 zł opłaty za prąd, za ogrzewanie tego mieszkania w zimie i ona musi przeżyć. A gdyby, proszę Państwa, tą kwotę zwiększyć do poziomu takiego, jak jest w Europie, jak jest w krajach cywilizowanych, nazwijmy to, to gdyby ta babcia dostała 200 zł więcej od tak, byłaby bardzo szczęśliwa. Zgadza się? Teraz, czy Państwo wiecie, jaka jest kwota wolna od podatku u naszych południowych sąsiadów na Słowacji? Proszę Państwa, tak, 15 tysięcy euro. Euro, tak. Czyli to jest 60 tysięcy złotych w przeliczeniu. Znaczy, ta kwota teraz już troszeczkę wzrosła, bo Słowacja jako ten cywilizowany kraj, a jest to nam bardzo bratny kraj, bo tak samo nie ma specjalnie przemysłu, bo tam nie było przemysłu. Generalnie główny przemysł zawsze był w Czechach, a nie na Słowacji. Po podziale Czechosłowacja, Słowacja stała się typowo turystycznym krajem. Niestety po wyjściu do Unii te ceny u nich tak drastycznie skoczyły, że my jako główni odbiorcy i usług turystycznych przestaliśmy korzystać. Natomiast Słowacy regulują sobie kwotę wolną od podatku w bardzo prosty sposób. Jest to 22,5-krotność kwoty, która jest podawana jako minimum socjalne. Co to jest minimum socjalne? Minimum socjalne jest to pakiet dóbr przeliczonych na fundusze, które wystarczają do normalnego funkcjonowania osoby żyjącej w danym państwie. I ta 22,5-krotność minimum socjalnego daje na Słowacji kwotę właśnie 60 tysięcy złotych w przeliczeniu po 4,17 albo 4,20 za 1 euro. To jest dużo. Teraz wyobraźmy sobie, że pan w pańskiej firmie nie musiałby kombinować i kupować kawy do domu i płacić na fakturę dla firmy, prawda, jako socjalne rzeczy i wrzucać tą fakturę w koszty, tylko pan by spokojnie mógł zarobić te 60-70 tysięcy złotych rocznie bez praktycznie opodatkowania, to nie byłoby nam lżej, gdyby pańscy pracownicy dostawali pensję brutto pomniejszoną tylko opłaty na ZUS i tak naprawdę w tej kwocie wolnej od podatku mogliby się zmieścić, bo nie podejrzewał, żeby większość pańskich pracowników zarabiała więcej jak 60 tysięcy rocznie. Ja powiem, mamy takiego jednego pana, który głośno krzyczy o tym, żeby znieść podatek dochodowy. To jest Janusz Korwin-Mikke. Powiem tak, popieram go w tym, natomiast nie poprę go, bo to jest człowiek, który tylko głośno krzyczy, ale nic tak naprawdę nie robi. I on mądrze mówi, że ten podatek powinien zostać zniesiony. Dlaczego? Bo okazuje się, że podatek dochodowy stanowi tylko 7% wpływu do budżetu państwa. Gdyby tych 7% wpływu do budżetu państwa nie było, to ten budżet specjalnie by nie zubożał, a na pewno my wydalibyśmy potem więcej pieniędzy, zasilając tak naprawdę budżet państwa poprzez konsumpcję, bo
bo tak jest, zasililibyśmy w postaci VAT-u. A podatek VAT to jest bagatela 43 albo 44% wpływu do budżetu państwa. To jest bardzo, bardzo, bardzo niestety taki podatek uderzający mocno właśnie w klienta końcowego. Bo przedsiębiorcy, którzy są VAT-owcami, ten VAT sobie gdzieś odliczają, prawda, też płacą ten VAT, ale tak naprawdę dolicza się ten VAT do końcowej usługi, prawda, bądź sprzedanego towaru. I powiem, że tutaj ja jestem zwolennikiem zniesienia w ogóle w Polsce podatku dochodowego. Są kraje, które są bardzo bogate i tego podatku nie mają. Są kraje, które podatek dochodowy mają na bardzo niskim poziomie. Też będę za chwileczkę wspominał tutaj, bo jedna z polskich firm zrobiła sobie optymalizację podatkową i po prostu uciekła do krajów, gdzie jest taniej w podatkach. Na pewno Państwo słyszeliście o firmie LPP. I teraz tak idąc dalej odnośnie kwoty wolnej od podatku, proszę Państwa. Tutaj pisałem, że United Kingdom, czyli nasze Zjednoczone Królestwo, Anglia, Wielka Brytania, ma kwotę równoznaczną 50 tysiącom złotych. To kwota zaokrąglona, bo tam jest 9455 funtów na rok można sobie zarobić i nie zapłacić podatku dochodowego. Kraje trzeciego świata mają wyższe kwoty wolne od podatku niż my, Polacy. Mam wielki żal do partii prawicowych, które uważają się za prawicowe i stoją rzekomo za naszym ludem, który jest strasznie ciemiężony, że nie krzyczą o tym, gdzie jest prawo i sprawiedliwość, gdzie jest Polska jest najważniejsza, gdzie są te partie, które rzekomo mają działać na naszą korzyść, gdzie jest Konfederacja z PiS-em. Jest partia. Dobra, ale panie Lechu, trzeba już zacząć krzyczeć na ten temat. Trzeba krzyczeć, a ja powiem, że nie wszystkim jest to na rękę. Nie wszystkim jest to na rękę, bo powiedzmy mamy w Polsce dwie partie, PO i PiS, które są partiami, które mają największe poparcie. I to są te partie, które biorą z budżetu państwa 820 milionów rocznie na swoje utrzymanie. Tak? Jeżeli bylibyśmy dwoma równorzędnymi partiami, które miałyby tam po 30% poparcia, tak, 830 milionów biorą z budżetu państwa na swoje utrzymanie. Ja powiem tak, gdybyśmy z panem Lechem się podzielili na takie dwie partie, znaczy nie wiem jak ja, bo dla mnie pieniądze nie są aż tak bardzo ważne, ale powiedzmy, że moglibyśmy się truć przed kamerami. Ja bym dostał 400, pan 500, jesteśmy kwita, nie ma sprawy. A potem byśmy sobie podawali ręce i moglibyśmy sobie pić kawkę tam w tamtej kawiarni. Ja myślę, że żona też by dołączyła. Ale nie moglibyśmy powiedzieć, że trzeba w Polsce podnieść kwotę wolną od podatku, zgoda? To może to jednak jest ta przekupność w tym państwie polskim, nawet wśród ruchu monarchistów. Proszę Państwa, ja tu tak śmiałem się, bo Indie mają kwotę wolną od podatku równowartości 10 tysięcy złotych. Czy był ktoś z Państwa w Indiach? Była Pani? Ile Pani wydała, pomijając koszt samolotu, bo to jest akurat drogi, ile Pani wydała na miesiąc czasu pobytu w Indiach? Jak mało? 300 zł. Tak? To teraz sobie wyobraźcie, czyli generalnie za 10 tysięcy złotych żyła Pani sobie w Indiach, znaczy nie wiem czy komfortowo, bo tam powiedzmy komfortu specjalnego nie ma, ale żyłaby Pani sobie w 3-4-gwiazdkowych hotelach, śpiąc codziennie i mając pościelone łóżeczko i nie musiała Pani by nic pracować, prawda? To jest kwota, którą Indyjczycy mają jako kwotę wolną od podatku. Czyli oni nawet tyle nie zarobią rocznie, ale są nieopodatkowani. Super, nie? A gdybyśmy tak sobie policzyli nasze koszty życia w hotelu przez cały rok, to dobra, tak z 200 tysięcy by nas wyszło rocznie, tak? Dobrze mówię? To jakby nas zwolniono z opłacenia podatku dochodowego z tych 200 tysięcy złotych, byłaby Pani szczęśliwa? Ja też. Proszę Państwa, Ekwador 31 tysięcy złotych. To są państwa, które dbają o podatników. A dlaczego nie my, Polacy?
Ja powiem, że my Polacy też przyciągnęliśmy inwestorów z zagranicy do Polski, bo był boom po 89 roku, po okrągłym stole, żebyśmy mogli, jak to powiedzieć, nadrobić straty spowodowane zamkniętą u nas komuną i żebyśmy mogli ściągnąć do siebie kapitał obcy, który był bardziej nowoczesny, ciekawy. I tak się stało, że udało nam się, prawda? Ściągnęliśmy właśnie kapitał obcy, dając im ulgi podatkowe. Tak naprawdę robiąc dla nich, dzisiaj mówi się o Zielonym Wyspie, tak? Więc zrobiliśmy, proszę Państwa, dla przedsiębiorców zagranicznych, zrobiliśmy Zieloną Wyspę w Polsce. Pozwoliliśmy sobie na to, co niestety odbija nam się w tym momencie czkawką. Powiem Państwu dlaczego. Bo przyciągnęliśmy do siebie już nie przemysł, nie nowoczesny przemysł. To są ewentualnie montownie. Montownie czegoś, co jest na zachodzie. To są fabryki Fiata, Mana, to są fabryki, które montują gdzieś elektronikę, telewizory, monitory, ale tak naprawdę u nas w Polsce nic się w tym momencie nie produkuje. Państwo, które sprzedało fabryki, mając jakiś tam chwilowy zysk, to państwo zaczęło się gwałtownie zadłużać. I to jest właśnie taki powód, że my Polacy musimy szukać pracy za granicą. Mamy piękne markety, mamy piękne centra handlowe, mamy piękne galerie, które nie są w naszych rękach. Nie jesteśmy ich właścicielami. To nie my zarabiamy na tym pieniądze, my tylko wydajemy te pieniądze. Te pieniądze są później w bardzo sprytny sposób transferowane za granicę. Kiedyś, żeby przyciągnąć ten kapitał obcy do Polski, mieliśmy ulgi podatkowe na 5-10 lat. Wszystko to zależało od tego, ile milionów ryki inwestor zagraniczny zainwestował w Polsce. Te ulgi, kiedy im się kończyły, nagle widzieliśmy, że tak, był hit, a potem się zrobiła z tego hipernowa, tak? Potem się pojawił Alkaw, a potem Carrefour. Czyli kończył się okres karencji i ochrony podatkowej, że nie trzeba było płacić podatku dochodowego w Polsce, to my mówiliśmy na to, zmieniała się nazwa. To nie zmieniała się nazwa, tylko firma X kupowała firmę Y, firma Y firmę Z, a firma Z firmę X. I tak się stawało, że na tym samym miejscu, w tych samych centrach handlowych, w tych samych marketach powstawały nam nowe markety o nowej nazwie, nowy właściciel. I tak to się ciągnęło. Niestety świętej pamięci Andrzej Leper, który bardzo głośno kiedyś krzyczał na ten temat, mówił o tym, że takie ulgi powinny się skończyć. No niestety skończył się ona, ulgi też się skończyły. Natomiast to on pierwszy krzyczał o tym, że markety powinny zacząć podatek w Polsce płacić. Więc zlikwidowano ulgi podatkowe, wprowadzono ustawy, które zabraniały korzystać z tych ulg podatkowych kapitałowi obcemu bezgranicznie, bez okresu jakiegoś czasowego. I proszę Państwa, wprowadzono, że taka firma powinna płacić podatek. Natomiast okazuje się, że jedynym marketem, który jest w Polsce popularny i który płaci w Polsce podatek, jest jaki? Biedronka. Właśnie. Bardzo, bardzo Pani dobrze powiedziała. To jest Biedronka. Powiem, innych marketów mamy jeszcze mnóstwo, bo są to Carrefour, Kaufland, Netto, tak? Tutaj na tym rynku zachodnim jest bardzo popularne. To Lidl, Real, Lidl, Auchan. Słuchajcie, Tesco z Wielkiej Brytanii. Tak powiem tak, kiedy pierwszy raz pojechałem do Londynu, tak patrzę się, o kurde, nasze Tesco jest, nie? Jak to fajnie. Teraz patrzę na to troszeczkę inaczej. Jest Tesco w Wielkiej Brytanii i Tesco w Polsce. Teraz okazuje się, że to Tesco wypracowuje dochód. No bo powiedzmy sobie szczerze, oni zarabiają tutaj na nas dobre pieniądze, dając czasem dyskontowe niskie ceny i że państwa nie płaci podatku dochodowego tutaj, ani grama. Dlaczego?
Więc proszę Państwa, Tesco w Wielkiej Brytanii wystawia fakturę dla Tesco w Polsce, do wszystkich marketów, za tak zwaną franczyzę, czyli za używanie znaku firmowego. W tym momencie tamta faktura jest fakturą bez VAT-u, w całości pieniążki są przelewane tam. I słuchajcie, polscy emigranci, którzy tam zarabiają pieniądze, nie pomogą nam w tym, żeby te pieniądze znów wróciły do Polski. Dopóki jest gdzieś obieg pieniądza w obrębie państwa, miasta, to wszystko się jakoś kręci. Natomiast w momencie, kiedy ktoś zabiera i transferuje to tych pieniędzy w pewnym momencie na rynku jest mało. Właśnie taką sytuację mamy w tym momencie w Polsce. Gdyby na przykład w tej chwili każdy Polak, każdy przedsiębiorca w Polsce, niekoniecznie Polak, chciał wyciągnąć wszystkie pieniądze ze swoich banków, które ma rzekomo zgromadzone na kontach, to okazało się, że banki byłyby niewypłacalne. Te pieniądze są w kredytach, one są w akcjach, one są w obligacjach. Te pieniądze gdzieś krążą, ale w rzeczywistości tych pieniędzy na rynku polskim jest coraz mniej. Teraz tutaj napisałem jeszcze o właśnie odnośnie emigracji. Główny Urząd Statystyczny ostatnio podał bodajże w styczniu, że 2,3 miliona Polaków wyemigrowało za pracą. Nieoficjalne źródła mówią o tym, że nie 2,3 miliona, bo wyjeżdżając w tej chwili do Unii Europejskiej, my nie wymeldowujemy się z Polski, tylko my sobie jedziemy, prawda? Tam pracujemy i nigdzie to nie jest tak naprawdę dobrze odnotowane. Jeszcze. Słuchajcie, oficjalnie mówi się, że nieoficjalne dane to jest 4 miliony polskich młodych robotników wyjechało za pracą za granicę. To jest dużo. I teraz gdyby tak wliczyć nas Polaków pracujących za granicą, do tych, którzy byliby bezrobotnymi w Polsce, to nie mamy 14% bezrobocia. Mamy bezrobocie na poziomie 30%, a nawet powyżej 30%. Mówi się, że 15 milionów ludzi pracuje w Polsce. I z tych 15 milionów ludzi, znaczy nie z tych 15, tylko jeszcze mamy 2 miliony bezrobotnych, tak? To daje nam te 14%, czy 3 miliony bezrobotnych, daje nam to 14%. Gdybyśmy doliczyli jeszcze te 4 miliony, które wyjechało, bo nie miało pracy w Polsce, to mamy gorzej niż w Hiszpanii, gorzej niż w Grecji. Tylko my Polacy nie siedzimy jako bezrobotni, tylko jedziemy. Napisałem tutaj, że 13,5 miliona Polaków żyje w skrajnej biedzie. Według danych ONZ kwota poniżej 2,5 dolara dziennie jako koszty utrzymania przeciętnego człowieka to już jest skrajna bieda. Państwo wiecie, jaka jest kwota w Polsce minimum egzystencji? 10 zł. No to jest troszkę więcej niż 10 zł dziennie. To kiedyś było, ale okej, to jest troszkę więcej. Słuchajcie, był kiedyś poseł, który chciał udowodnić, że uda się przeżyć za 500 zł na miesiąc. Pamiętacie go? Za 1000 zł, to mi się też za 1000 zł. Bo widziałem taki fajny slajd na Facebooku, słuchajcie, Tusk podparty i taka myśl, tak mówią, że nie da się przeżyć za 500 zł, a pod spodem, a jednak żyją. Powiem Państwu tutaj, wracając do naszych kosztów pracy. Miałem fajnego gotowca przygotowanego na fejsie, więc go ściągnąłem. Natomiast chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. Ktoś, kto to zrobił, niestety się troszeczkę pomylił, bo popatrzył tylko w wycinek swojej pensji, którą dostał od pracodawcy, który prawdziwie zapłacił od niego ZUS, odebrał mu podatek dochodowy i temu człowiekowi, który to opublikował, wyszło, że w Polsce koszty pracy to jest 26,4%. Powiem tak, to jest nieprawda, bo koszty pracy są dużo wyższe. My jako pracodawcy, zatrudniając pracownika, zatrudniając go na kwotę określoną brutto, podana jest kwota minimalna pensja miesięczna 1680 zł. ZUS od tej pensji pracownika plus podatek dochodowy po odliczeniu kwoty wolnej od podatku
tu rzekomo wynosi 443 zł. Nieprawda. Bo proszę Państwa, dodatkowo nikt specjalnie nie chwali się tym, ale jesteśmy jedynym krajem na świecie, który do pensji brutto dopłaca jeszcze ubezpieczenie ZUS. I są to składki na ubezpieczenie emerytalne, to są składki, tylko przepraszam, to 292 zł, miałem to wykreślić. To jest policzone od kwoty 3000 zł. Trzeba sobie podzielić to tylko na pół. 4,5% jest składki na ubezpieczenie rentowe, 2,45% składka na Fundusz Pracy i 0,1% na Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Pod warunkiem, że zatrudnia się chyba więcej niż 20 pracowników w firmie, to jeszcze trzeba płacić. I 3,3% jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Wysokość tej składki zależy od tego, jaka jest wypadkowość w danym zawodzie. I powiem tak, proszę Państwa, podliczając to wszystko, mamy 41% kosztów pracy. Już niektórzy, którzy są troszeczkę obeznani z tym, wiedzą, że mówi się o pensji brutto w Polsce jako brutto brutto. Czyli to drugie brutto to jest właśnie plus ten ZUS, który stoi po stronie pracodawcy. Teraz pomyślcie Państwo, bo ten pracownik, który pracuje u Was w firmie, on Was nie kosztuje 1680. On Was kosztuje grubo ponad 2000 zł. I on musi na to zarobić. A to jest człowiek, który dostaje niecałe 1200 zł na rękę. Tak? 1200 zł, tak? Tyle jest pensji minimalnej. Widać, że Pan zatrudnia tych pracowników na 3000 minimum, także spokojnie. Proszę Państwa, i tu jest też pies pogrzebany, bo gdyby odliczać temu pracownikowi 8,4% z jego pensji jako ubezpieczenie, i jako podatek, to proszę Państwa, ten pracownik jakby dostawał, przepraszam bardzo, 1900 zł przy pensji minimalnej na rękę, to on byłby szczęśliwy i do Pana by przychodził do pracy nawet w niedzielę. I nie prosiłby o... Nie pracujecie. No i... Szczęśliwy Pan jest. I tutaj właśnie macie Państwo porównanie. W Wielkiej Brytanii od pensji brutto odlicza się tylko podatek i ubezpieczenie. Nic więcej pracodawca nie dopłaca temu pracownikowi. Jeżeli ktoś z polityków naszych wypowiada się przed kamerami, to później idzie w eter w telewizji i mówi, że w Polsce mamy niskie koszty pracy, to ja bym chciał mu to pokazać. Czy to są niskie koszty pracy, skoro budżet naszego państwa zabiera nam 41% z moich wypracowanych pieniędzy. To jest nisko, to jest niedużo? Dużo. Mnie się wydaje, że jest to bardzo dużo. Proszę Państwa, tak nawiasem mówiąc, patrzę jeszcze na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Proszę Państwa, ZUS od pracodawcy w Polsce chyba teraz 1078 zł wynosi, tak? To jest kwota najniższego możliwego do zapłacenia ZUS-u przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce. Gdybyście Państwo mieli dwie działalności gospodarcze, to do tego, proszę Państwa, jeszcze trzeba doliczyć 247 zł drugiego ubezpieczenia zdrowotnego. Coś, czego ja osobiście nie mogę pojąć i dla mnie osobiście nie istnieją prawnicy w Polsce, którzy nie podejmą krzyku, nie złożą tego po prostu jako wniosek do sądu i nie wynegocjują, żeby zwrócić tym wszystkim przedsiębiorcom prowadzących 3 i 4 firmy, zwrócić podatek, bo na pewno nie jest to ubezpieczenie zdrowotne, przez wszystkie lata, które było to prowadzone. Powiem Państwu dlaczego. Jestem osobą, która ma zarejestrowaną firmę w Wielkiej Brytanii. Działającą. Tam płacę, proszę Państwa, ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. Płacę najmniejsze. Ile ono wynosi? 14 funtów. Słuchajcie, łącznie?
tak. Euro? Tak. Jeśli chodzi o tą składkę 14 funtów miesięcznie, powiem Państwu, z tej składki robi się emerytura. Tak zwana rządowa emerytura. I ta emerytura wynosi po 30 latach bardzo podobnie jak w Polsce. Też 550 na miesiąc, ale funtów. Te 550 funtów w Wielkiej Brytanii akurat nie są to, nie jest to zawodna suma, ale jeśli człowiek pracował przez te 30 lat i odłożył sobie na mieszkanie bądź własny dom, w różnych częściach Wielkiej Brytanii są tańsze lub droższe domy niż w Polsce, to ten człowiek jest w stanie za 550 funtów przeżyć, nawet mało tego, na emeryturę odłożyć sobie i polecieć sobie raz na rok na Karaiby, na 2 tygodnie w roku. Bo powiem Państwu, że ceny artykułów spożywczych nie dużo się różnią od polskich. Polskie artykuły w polskich sklepach kosztują troszeczkę drożej, tak około 10-15% drożej niż w polskich hipermarketach, ale są to polskie produkty. Natomiast ceny w Tesco w większości przypadków mogą być dużo niższe niż w Polsce. Więc teraz 550 funtów to jest prawie 3000 zł. I to w zupełności wystarczy na to, żeby nie przewegetować, ale przeżyć. Natomiast w Polsce z tej kwoty 1078 zł ZUS-u wpłaconego polskiemu systemowi rząd już nie gwarantuje 550 zł jako kwoty naszej emerytury, którą my jako właściciele firm dostaniemy przy opłacaniu sobie tej najniższej składki ZUS. Więc takie mam dla Państwa porównanie. Kiedyś panu z ZUS-u, jak zadzwoniłem do niego, co ja muszę wpłacić, żeby nie zalegać, jak zadzwoniłem do niego i tak mu powiedziałem o tej składce w Wielkiej Brytanii, że tam jeszcze wtedy było 13,5 funta, z tej składki 13,5 funta, że robi mi się emerytura 550 funtów, to on powiedział tak, proszę pana, bo tamto państwo inwestuje te pieniądze, a nasz polski ZUS te pieniądze raz, że przeżera, a dwa, niestety wypłaca emerytom emerytury, które tak naprawdę oni sobie już kiedyś ułożyli. Składka zdrowotna. Mam takiego sympatycznego klienta, który skończył 60 lat w tamtym roku. No i niestety coś już zaczęło sztankować w jego organizmie. Człowiek prowadzi dwie firmy i jest zatrudniony jeszcze w trzeciej na cały etat w firmie ubezpieczeniowej Generali. Jest jeszcze i tam ma opłacaną składkę ZUS-owską od jego pełnej pensji, bez żadnego oszustwa, że pod stołem. Proszę Państwa, prowadzi jeszcze działalność gospodarczą na rzeczoznawstwo motoryzacyjne. Wywołują mi zdjęcia. I ma jeszcze, proszę Państwa, sklep wspólnie z żoną, jako spółka. Żona prowadzi ten sklep spożywczy przy domu. Proszę Państwa, on, będąc ubezpieczonym generalnie, ma płacone ubezpieczenie zdrowotne. Oprócz tego do działalności rzeczoznawstwa motoryzacyjnego płaci w tej chwili 247 zł następne zdrowotnego. I oczywiście od sklepu spożywczego, jako że to jest następna działalność gospodarcza w spółce, płaci znów 247 trzeciej składki zdrowotnej. Proszę Państwa, zachorował. Dostał skierowanie do specjalisty, chyba neurologa, bo coś z kręgosłupem miał, nie tak? Dostał 1,5 roku terminu na wizytę. No jest rzecz taka, że chwilę sobie musiał pochorować, ale dostał to skierowanie. Dostał od lekarza zdolność do pracy, od lekarza pierwszego kontaktu, ok. Natomiast poprosił grzecznie, napisał do Narodowego Funduszu Zdrowia i do ZUS-u dwa takie same pisma z prośbą o takie podstawowe rzeczy. Skoro jest osobą, która opłaca sobie 3 składki zdrowotne, bardzo prosi o 3-krotne skrócenie terminu do wizyty do lekarza specjalisty.
Z góry bardzo dziękuję za pozytywne rozpatrzenie. Prośbę oraz prosi o jeszcze inną rzecz. Jako że dostał lekarstwa, które są bardzo drogie i refundowane po części, bardzo bym prosił o trzykrotne zwiększenie refundacji. Kwoty refundacji na te lekarstwa, bo płaci sobie 3 składki ZUS. Zdrowotne, chcę powiedzieć. Jedna z tych instytucji, nie powiem Państwu, która, bo nie pamiętam, zignorowała w ogóle to pismo i w ogóle nie napisali. Stwierdzili, że ktoś sobie chyba żartuje. Jedna z tych instytucji odpisała w ustawowym terminie 2 tygodni. Odpisała mu, że niestety nie mogą przyspieszyć terminu wizyty u specjalisty, nawet ze względu na to, że płaci Pan trzykrotną składkę ZUS-u, bo nie jest to w żaden sposób ustawowo podparte. Natomiast jeśli chodzi o refundację leków, to też niestety nie mogą zwiększyć jemu. Natomiast to, że płaci trzykrotną składkę ZUS, to znaczy, że człowiek, mając 3 firmy, nie mając źródła dochodu z 3 firm, jest człowiekiem zamożnym i stać Pana na to, żeby płacić. Dosłownie tak mu odpowiedzieli. I powiem tak, to jest nieuczciwe, proszę Państwa, bo nie ukrywam, że ja w momencie, kiedy założyłem działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, spółkę LTD, zrobiłem zgłoszenie do ZUS-u, znaczy zrobił to księgowy, zrobiłem zgłoszenie do ZUS-u, że ja w świetle ustawy unijnej, jako że jestem osobą ubezpieczoną w Unii Europejskiej, Unia Europejska zabrania podwójnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wybieram ubezpieczenie angielskie i wyrejestrowałem się z ZUS-u. Proszę Państwa, teraz tak. Polak, który prowadzi 3 firmy, ja prowadzę 2. Polak, który prowadzi 3 firmy, musi płacić zdrowotne. Polak, który jest zatrudniony w polskiej firmie i zakłada firmę polską, działającą na telefon, musi płacić zdrowotne. Ale jeżeli Niemiec, jeżeli Francuz, Słowak, Brytyjczyk, który tam jest zatrudniony, bądź tam ma własną firmę i tam opłaca sobie ubezpieczenie, przyjedzie do Polski i otworzy działalność gospodarczą, proszę Państwa, nie musi płacić zdrowotnego. Teraz powiedzcie mi, dlaczego tak jest i dlaczego Konfederacja Spiska o tym nie mówi? Powiem, coś trzeba z tym zrobić, ale nie pod tym kątem, żebyśmy my, obcokrajowcy, musieli płacić ZUS w Polsce, tylko żeby ludzie, którzy są ułojeni, z których zdziela się składkę zdrowotną, nie musieli dodatkowo za to płacić. Którego momentu w Polsce zaczynamy płacić podatek? Jeżeli my jesteśmy osobami, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, to nasza zaliczka na podatek dochodowy już się zaczyna od pierwszego miesiąca działalności, prawda? A w Wielkiej Brytanii dopiero w połowie roku. I patrząc na kwotę podatku, to w Polsce mamy realne opodatkowanie 26% podatku dochodowego samego, a Wielka Brytania jest 18%. To jest dużo mniej. No, mamy życie. No, zgadza się. Tutaj, proszę Państwa, jest taki przykład, który też był w Krynicy. Wyobraźmy sobie, że mamy małżeństwo. Małżeństwo, które pracuje w Polsce 40 lat. Zarabiają dobrą pensję, bo tutaj pokazano bardzo ładnie, po 4000 zł brutto miesięcznie. Nie mówię brutto, tylko brutto. Czyli 8000 mają na spółkę w małżeństwie, które ma wspólnotę, tak? Proszę Państwa, w Polsce zapłacą podatek dochodowy 1347. Tutaj, jak wspomniałem, nie wszystkie tabelki są aktualne, bo to 195 zł w przeliczeniu na angielski podatek jest już kwotą dużo niższą, ponieważ od roku 2011, tak? To jest za rok 2011. Kwota wolna od podatku w Wielkiej Brytanii wzrosła z 7000 bodajże 900 funtów do 9545 funtów bodajże jest w tej chwili kwoty wolnej od podatku, tak czy nie?
Myślałem, że pan się orientuje. Więc proszę państwa, więc przy tych zarobkach, proszę państwa, oni zapłacą gdzieś w granicach 160 zł na miesiąc. Przyjmijmy, że zapłacili 195 zł w Wielkiej Brytanii. Różnica podatku to jest 1150, może 1200 zł miesięcznie. Zadam państwu pytanie, jeżeli te 1200 zł na miesiąc Polacy wpłacaliby sobie na konto, jaką kwotę by mieli na po 40 latach na emeryturę? Myślicie, bo jesteście młodzi. Kalkulator. 200 tysięcy. Abstrahując, no, mało banków teraz 5% oferuje, ale 4 słyszałem, tak? Ale to z tej różnicy podatku można zrobić 5%. No bo kapitalizacja odsetek jest co miesiąc, prawda? Czyli ta kwota cały czas rośnie. Jaką by mieli kwotę na emeryturę? Pulę. Ja powiem państwu, ja już nie potrzebuję ZUS-u. Gdybym ja w wieku 67 lat miał zgromadzony na koncie 1 300 000 złotych, to ja mam wyższą emeryturę w postaci odsetek, a i tak zostaje moim dzieciom kapitał. W Polsce emeryt średnio żyje 2 lata na emeryturze. Gdzie są potem pańskie pieniądze? Jest jeszcze jedna absurdalna rzecz, przy której akurat w tej chwili, jak to powiedzieć, skończył się rok kalendarzowy, rok podatkowy, można powiedzieć. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy jest od kwietnia do kwietnia. I proszę państwa, jest taka mała różnica, mała jak nie jak mała, no duża różnica, bo proszę państwa, macie firmy, prawda? Robicie remanent. Nie robi pan remanentu? Nie. Nie robię. Czyli nie ma pan jakichś tam zgromadzonych surowców i tego, że nie ma. Czy ktoś z was zrobi remanent? Robicie, tak? 2 stycznia może zawitać urzędnik skarbowy i sprawdzić pan wyrywkowo towar, czy spisał pan to do spisu z remanentu, czy nie? Super. Więc teraz jest taka bardzo absurdalna... Tam jest jakiś czas na wycenienie, ale sam musi być zrobione, a obliczone może być później do rozliczenia rocznego. Proszę państwa, ja powiem państwu, po co musi być zrobiony ten spis z remanentu w Polsce? Po to, żeby nas drugi raz opodatkować. Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest taki bardzo ładny, fajny przykład podany. Zakładam działalność gospodarczą 1 stycznia. Kupuję towar produkcyjny czy towar handlowy, kupuję za 100 tysięcy złotych. Sprzedaję połowę towaru, czyli towar, za który zapłaciłem 50 tysięcy złotych, ja sprzedaję z moim zyskiem za 200 tysięcy złotych, tak? Tutaj jest tak fajnie podane. Czyli teraz tak, zostaje mi towar na magazynie w kwocie 50 tysięcy złotych. I właśnie jest rzecz taka absurdalna. Towar, który zostaje mi na magazynie, to jest mój zysk. Proszę państwa, kiedyś słyszałem wykład pana Romana Kulski w kościele w Łagiewnikach, bardzo głęboko wierzący człowiek. Zresztą muszę powiedzieć, mój idol, ja zawsze trzymałem za niego kciuki, świetny człowiek. Nie miałem przyjemności go jeszcze osobiście poznać, ale znam ludzi, którzy go znają. Powiem państwu, że Roman Kluska bardzo fajnie powiedział, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, jakiejkolwiek najprostszej bądź spółki, stało się po prostu udręką. Bo kiedyś on w ogóle powiedział, nie był z wykształcenia żadnym ekonomistą, nie miał przygotowania do prowadzenia firmy. Poszedł do swojego przyjaciela w księgarni i poprosił go, żeby dał mu książki do poczytania, jak założyć własną firmę. I człowiek mu wyciągnął jedną książkę. Kluska przeczytał to w jeden wieczór i on na następny dzień wiedział, co trzeba robić, żeby otworzyć własną działalność gospodarczą. No i otworzył Optimusa, Onet, jeszcze parę innych spółek i człowiekowi się udało. No nie ukrywajmy, system go zniszczył, miał go zniszczyć, ale pod koniec jego działalności on już mówił, że
nie mógł skorzystać z tej jednej książki, to było za mało. Nagle się okazało, że na jego biurku leżało kupę książek i jeszcze miał doradców, którzy mu doradzali, jak tą firmę prowadzić, żeby istniała. Już nie wspomnę, że podał piękny przykład odnośnie sprawy produkcji programów edukacyjnych. Jako że w tamtych czasach Kluska nie wiedział, czy rozwinie się internet szybciej, czy rozwiną się szybciej komputery. Więc pisano programy zarówno do internetu, jak i na płytkach CD. Robiono te programy jako programy edukacyjne. I teraz była sytuacja taka, że zwrócił się z zapytaniem o interpretację do swojego urzędu skarbowego w Nowym Sączu. Zwrócił się z prośbą, jak ma owatować płytkę z programem edukacyjnym. Urząd Skarbowy odpisał mu 22%. No to okej. Okay. I tak owatował. Zyskowność była na poziomie 5% sprzedaży tego, dystrybucji tego programu. Tak policzył. Natomiast gdzieś na jakichś targach spotkał się ze swoim kolegą, który wprowadził na rynek konkurencyjny program, też programy edukacyjne. I on patrzył u niego, ty stary, ale to jest coś nie tak, bo ty masz tu 7% VAT. Dlaczego tak masz? To przecież ci przywalą karę w urzędzie skarbowym. Nie. Oni mi napisali, że mam 7% VAT naliczyć, bo to jest program edukacyjny. On wtedy zaraz, coś nie tak. Więc poprosił swojego księgowego, żeby mu to dokładnie sprawdził. Więc on wziął księgę ordynacji podatkowej, ustawę o VAT-ie i okazało się, że program edukacyjny był wpisany zarówno jako 7% VAT-u, jak i 22% VAT-u. Ale on miał interpretację 22%. Teraz patrzcie, zyskowność programu była na poziomie 5%, a on miał różnicy w cenie VAT-u, wartości VAT-u w sprzedaży detalicznej 15%, tak? Czyli facet, 15, czyli facet po prostu już był skazany na to, że nie miał możliwości sprzedaży tego programu po cenie konkurencyjnej, bo był bardziej powatowany. To tak samo jak mogę podać przykład, jest sklepik spożywczy, w którym w tym sklepie spożywczym są jeszcze artykuły przemysłowe i przykładowo jest proszek do prania za 10 zł. Obok buduje się Tesco. Tesco, chcąc być konkurencyjne, daje cenę 9 zł. No to pan w sklepie też schodzi z ceny, daje 9 zł. Tylko że on na tym proszku zarabia już złotówkę, bo odprowadza podatek VAT i podatek dochodowy. A Tesco daje mu w takim razie 8 zł. I to Tesco też zarabia złotówkę na tym proszku, sprzedając go po takiej cenie, bo nie płaci podatku dochodowego. I tutaj właśnie jest taka nieuczciwość w działalności gospodarczej w Polsce. Ale o tym to za chwileczkę. Natomiast te słupki, które są tutaj, mówią, ile przedsiębiorca ma artykułów, które ma do przeczytania, żeby zgodnie z prawem prowadził działalność gospodarczą. To jest sterta ksiąga. OK? Czyli jest to nasze utrudnienie. Teraz to, co powiedziałem, było w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, czy ona jest dla wszystkich równa, na pewno, znalazłem taki artykuł numer 13. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. To dlaczego oni są zwolnieni? No nie muszą. Czyli z innych paragrafów. Właśnie z innych paragrafów. Czyli tak naprawdę my przedsiębiorcy jesteśmy już z góry skazani po prostu na niepowodzenie. Proszę Państwa, wspomniałem wcześniej o firmie LPP. Znacie LPP? Właśnie ja powiem tak. Czasem, kiedy miałem dużo pieniędzy, teraz już nie bardzo, ja zaopatrywałem się w tych sklepach, dzieciom kupowałem takie rzeczy. No to jest firma, która
Nawet nie wiedziałem, że to jest ta marka polska. Reserved House, Mojito, jeszcze parę innych, nie wymienię tutaj, bo nie pamiętam. Proszę Państwa, marka polska, która zdobyła rynek, zdobyła zaufanie klientów, sprzedawała towary dobrej jakości. Nie ukrywajmy, chciała się optymalizować podatkowo. I zrobiła się niesamowita chryja, słuchajcie. Wręcz nawet na Facebooku zaobserwowałem, że pojawił się profil Nie kupujemy u złodziei. Ten profil został bardzo szybko zablokowany, bo on był tylko parę dni. Dużo ludzi podlajkowało i sprzeciwiło się nagle polskiej firmie, jak mogli zrobić takie chamstwo. Jakie chamstwo? Zgodnie z prawem zrobili to, co od ładnych paru lat robią przedsiębiorcy zagraniczni w Polsce. Czyli zarejestrowali spółkę na Cyprze. Powiem, że oprócz kwoty wolnej od podatku na Cyprze, która wynosi 80 tysięcy złotych, to jeszcze jest podatek dochodowy w kwocie 10%. Ale zarejestrowali, po co będą płacić 10% swojego dochodu na Cyprze? W Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zarejestrowali firmę, też swoją MPP. Tam, dlatego, bo tam jest podatek dochodowy w wysokości 0%. Czyli nie ma podatku dochodowego. I teraz jest rzecz taka, co oni zrobili? Zrobili coś, co było bardzo nielękiem Ministerstwu Finansów i tam teraz debatują nad tym, co z tym zrobić faktem. Ponieważ markę Mojito Reserve House, prawo do używania tej marki sprzedano z firmą zarejestrowaną za granicą. I tym samym dali sobie prawo do tego, żeby cały dochód w Polsce wypracowany na wszystkich sklepach mogli, przepraszam bardzo, transferować za granicę w postaci opłaty franczyzowej, jako opłata za użytkowanie znaku, za używanie znaku. Mogli transferować tam, by tam zapłacić podatek dochodowy, a w Polsce wykazać koszt firmy cypryjskiej i firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I tutaj nagle poderwało się nasze Ministerstwo Finansów. Ludzie, jakim prawem to robią, że polska firma optymalizuje się w taki sposób podatkowy? I teraz słuchajcie, mądre głowy pracują, bardzo ciężko pracują nad tym, żeby wprowadzić ustawę. Ostatnio słyszałem w RMF-ie, Olbratowski się bardzo naśmiewał z tego, co będzie z tą ustawą, która będzie zabraniała polskim firmom optymalizacji podatkowej zgodnej z prawem, tak, żeby firmy polskie nie mogły płacić podatku dochodowego za granicę. Pracują nad tym, żeby móc ukarać takiego przedsiębiorcę kwotą należnego podatku dochodowego w Polsce z 19% dochodu. Zapytam pana, dobrze mówię? 19% jest przy opodatkowaniu spółki, sama spółka, tak? CIT też, tak? No, więc proszę państwa, żeby mogli zapłacić podatek dochodowy, mogli zostać ukarani za płacenie kwoty, która byłaby podatkiem dochodowym w Polsce, plus 30% tego podatku kar. Nie wiem, co z tego wyjdzie, bo profil, tak jak mówię, Nie kupujemy u złodziei, został zablokowany. Natomiast Ministerstwo Finansów na razie myśli. Czy mamy za nich kciuki? Nie. Dobra. Czyli słuchajcie, firmom z kapitałem zagranicznym od lat pozwala się na to, ale firmom polskim nie. Czy jesteśmy gorsi? Równi? Równiejsi jesteśmy. Jesteśmy bardziej postawieni do wiązku. Jesteśmy bardziej wspaniałymi. Będą się nam od rąk kłócić nie będziemy. Super. Proszę państwa, pozwoliłem sobie ściągnąć taką fajną... Znaczy ja powiem tak. Napisałem posta w odpowiedzi na informacje na portalu Facebook. Na następny dzień pojawiło się to, co ja napisałem, tylko w sposób kolorowy oprawione, bo napisałem właśnie o polityce prorodzinnej w Polsce. Prezerwatywa kosztuje, opodatkowana jest 8% VAT-em,
Trumna też 8% VAT-em, natomiast wózek dziecięcy, ubranka dziecięce 23% VAT-u. Super. Gratuluję naszym rządzącym, że rok 2013 ogłosili rokiem rodziny. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Widziałem gdzieś statystykę, że faktycznie spadło to. Jeszcze nigdy nie byliśmy tak bardzo nisko rozmnażającym się narodem po II wojnie światowej, jak w ostatnim roku. Więcej pogrzebów niż urodzeń. Tak? Okazuje się, że Polki nadal rodzą dzieci, ale tam, gdzie można lepiej żyć. Inwestycja w człowieka jest najlepszą inwestycją. I powiem wam taką rzecz. Dzieci. Chluba naszego narodu. Teraz okazuje się, że w świetle rozumienia prawa dzieci nie są nasze. Dzieci są państwa, a są tylko oddane rodzicom na ich wychowanie. Bo w przypadku, kiedy rodzina sobie w jakiś sposób nie radzi, bądź to, powiedzmy, rodzina jest niezaradna, może nie mają wykształcenia, może nie potrafią pracować, może nie mogą znaleźć pracy, w tej rodzinie jest bieda, to opieka społeczna zamiast tej rodzinie pomóc, może pomóc stówką na miesiąc na dziecko, tak? To ta opieka społeczna, słuchajcie państwo, zabiera dzieci do rodzin zastępczych. I tam już się znajdują pieniądze. I teraz słuchajcie, coś co jest dla mnie totalnym absurdem i ja się dziwię, dlaczego nikt na ten temat nie mówi, żeby coś z tym wreszcie zrobić, bo my jesteśmy nieczuli bardzo, a ja jestem czuły i mnie bardzo to boli. Jeżeli powinęła się komuś noga, to trzeba jemu pomóc, bo ma dzieci. Natomiast tego człowieka się dobija, zabierając mu te dzieci. I oddając te dzieci do rodziny zastępczej, która, żeby mogła być rodziną zastępczą, musi się wykazać dużymi dochodami, komfortowymi warunkami na wychowanie takiego dziecka, przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej. Musi mieć dom, samochód, pomieszczenie dla tego dziecka, pokój, łóżeczko, biurko, wszystko. Czyli godne warunki do tego, żeby to dziecko mogło egzystować i wychowywać się. Czyli bardzo zacne cele, tak? I musi mieć ta rodzina jeszcze czas dla tego dziecka, żeby mu poświęcić, żeby zastąpić mu matkę. I tej rodzinie potrafi się dać 4 dzieci i 7 tysięcy złotych. Słuchajcie, tak nie może być. To dlaczego nie wprowadzić do tej rodziny opieki społecznej? Ja nie daję wam 7 tysięcy złotych, bo matka mogłaby to rozwalić, czy ojciec, czy przepić. Ale przepraszam bardzo, ja wam kupuję żywność do lodówki, ja wam opłacam prąd, mieszkanie. Za 7 tysięcy złotych 5-osobowa rodzina naprawdę spokojnie przeżyje. Nawet w warunkach dzisiejszych cen.